Andrzej i Jarek z programu Rolnicy Podlasie podjęli się uporządkowania podwórka po remoncie. W Plutyczach błoto już nie stanowi problemu. Po opublikowaniu najnowszego filmu widzowie ponownie skrytykowali Andrzeja. Andrzej i jego ojciec Gienek to główne postacie programu Rolnicy Podlasie, nadawanego przez telewizję Focus TV. Od kilku sezonów rolnicy ci zyskują sympatię publiczności dzięki swojemu humorowi. Oprócz udziału w programie prowadzą też kanał na YouTube, gdzie regularnie pojawia się brat Andrzeja, Jarek. Widzowie nie mają wątpliwości, że Jarek to najbardziej pracowity członek rodziny, choć to Andrzej cieszy się większą sławą. Na ich kanale YouTube można zobaczyć, jak Jarek cicho pracuje z piłą tarczową czy wózkiem widłowym. Niedawno rolnicy przystąpili do generalnego porządkowania swojego podwórka w Plutyczach, co oznaczało duże zmiany. Andrzej przez długi czas zmagał się z problemem błota na swoim gospodarstwie w Plutyczach, co doprowadziło do sytuacji, gdzie jego ojciec Gienek prawie utknął w błocie. Film zatytułowany „Czy Andrzejowi uda się pozbyć błota raz na zawsze?” zyskał dużą popularność, mimo że internauci krytykowali metody Andrzeja jako niewłaściwe. Jednak w Plutyczach zaszły zmiany i po błocie nie było już śladu, jak opowiadał Jarek w filmie „Nadeszła wiekopomna chwila”. W najnowszym odcinku rolnicy przystąpili do ostatniego etapu prac, sprzątania po remoncie i przenoszeniu materiałów budowlanych. Zmagania rolników były pełne emocji, jak wskazali internauci w komentarzach. Po opublikowaniu odcinka fani szybko wyrazili swoje opinie w sekcji komentarzy, krytykując Andrzeja, ale chwaląc Jarka. Internauci zauważyli również, że kostka brukowa, która pojawiła się na podwórku, może sprawić problemy zimą. Co o tym sądzicie?